Żuromińskie Centrum Kultury prezentuje baśń z cyklu Baśnie Polskie. Baśń o złotej kaczce. Dawno, dawno temu w Warszawie żył sobie młody szewczyk. Nazywał się Lutek. Dobre było z niego chłopaczysko. Wesołe, pracowite, ale biedne jak mysz kościelna. Pracował ci on u majstra jednego na Starym Mieście, ale cóż majster, jak to majster? Grosz zbierał do grosza, z groszy ciułał talary i czerwońce, a u czeladnika bieda. Niby mu to pożywienie dawał. Boże, zmiłuj się, wodzianka, kartofle i tyle. No i odziewał go, ale ta przyodziewka spadała z Lutka, bo to stare łachy majstrowskie były, co ledwo kupy trzymały się. Dość, że w tym stanie i pies by nie wytrzymał, a cóż dopiero człowiek. Gadali mu ludziska, miej cierpliwość, mityguj się, będzie lepiej, poczekaj ino. Co to lepiej? Kiedy? Rok za rokiem mija, lata lecą, a u mnie wciąż nędza i nędza. Uciec stąd, ale dokąd? Może do wojska się zaciągnę, kto wie? Może nawet generałem zostanę? Nic to, poczekam jeszcze. Wieczorem często wychodził z majstrem Janem do gospody. Tam słuchał opowieści starszych mieszkańców z wypiekami na twarzy. Nieraz wyobrażał sobie, że jest dzielnym wojakiem na polu bitwy albo bogatym kupcem podróżującym po dalekich krajach. Aż ci kiedyś na wieczorzynkę poszedł do czeladnika jednego, co się niedawno wyzwolił i wiodło mu się nie z gorzej, bo grenadierskie buty szył dla gwardii, dla panów oficerów. Wieczerzują aż miło, jedzą, piją, gawędzą. Ni z tego, ni z owego o bajkach się mowa zaczyna, o takich podaniach warszawskich. I mówi jeden szewc. Ho, 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 u nas w Warszawie i o pieniądze łatwo, i o sławę, tylko trzeba mieć odwagę i rozum we łbie, jak się patrzy. Mówcie, mówcie co takiego, ciekawym bardzo. Ano nic, jeno powiadają, że u nas w Warszawie, w podziemiach starego zamku, jest królewna taka ponoć w złotą kaczkę zaklęta. Słyszałem, że to piękny ptak, ale też bardzo przebiegły i niebezpieczny. Dlaczego niebezpieczny? Jak kaczka może być niebezpieczna? Szukając kaczki, można zabłądzić w podziemiach i nigdy nie wrócić na powierzchnię. Mówią, że wielu śmiałków już próbowało i słuch o nich zaginął, jakby zapadli się pod ziemię. A jeśli ktoś spotka kaczkę, to co wtedy? Wtedy kaczka uczyni go bogatym na zawsze. I gdzie to? Mówicie, gdzie, mistrzu Szymonie? Na Ordynackiej, w lochach starego zamczyska. To niedaleko. A kiedy trzeba tam iść? A najlepiej to w noc świętojańską, ale to tylko bajdy takie. Nikt na serio tego nie bierze, a ty za młody jesteś. Zapamiętał te słowa Lutek. Do nocy świętojańskiej 3 dni zostały. Postanowił iść do zamku i odnaleźć kaczkę. A co mi tam? Nie mam nic do stracenia. Pójdę do złotej kaczki. Co będzie, to będzie. Z tą myślą czekał Lutek do nocy świętojańskiej. Wieczór spadł na gwarną Warszawę, gwiaździsty, ciepły, czerwcowy. Na ulicy ludzi jak mrowia, panienki takie śliczne spacerują, a przy nich kawalerowie, młodzi panowie w pięknych strojach, wojskowi. To ułan drugiego pułku, biały z granatem. Tu strzelec konny gwardii w mundurze zielonym z żółtym, tu piechota liniowa, tu artylerzysta, ostrogi dźwięczą, szable u boku błyszczą, aż miło patrzeć na to wszystko. Zatrwożył się Lutek i przystanął na chwilę, patrząc na te cudowności miejskie. A może nie iść tam?
Może to wszystko wymysły starego szewca? A jeśli prawda i zginę marnie? Ale kiedy wybiła godzina 20 na ratuszowej wieży, postanowił czym prędzej wcielić czyn swój w życie. Idzie dalej na Szewczyk krakowskim przedmieściem, Nowym Światem, w końcu wszedł na Ordynacką. Przeżegnał się. Już blisko, już widać mury zamku. Co będzie, to będzie. Teraz nie mogę wycofać się. Daj mi Boże szczęście. Idzie tamką, bo tam jest najbliżej do lochów Ordynackiego zamku. Idzie, idzie, ale im bliżej, to lęka się. Niech Bóg broni. Nie lękam się niczego. Tylko tak jakoś niełacno mi ze złym duchem wejść w komitywę. Ano trudno. Jakiem się zdecydował, wejść muszę. I szybkim, zdecydowanym krokiem przyspieszył do murów. Okienka zamczyska były nisko osadzone, ale nie było w nich szyb, jeno kraty. Ale taki chudzielec jak wąż się przeciśnie, wdrapał się po wystających cegłach do okna. Na Boga, idę. Wlazł do wnętrza lochu. Na dole panowały ciemności. Było zimno i wilgotno. Zapalił świeczkę. Chłopiec długo krążył po wąskich korytarzach, które prowadziły coraz niżej i niżej. Był już tak zmęczony i zmarznięty, że stracił wszelką nadzieję na znalezienie kaczki oraz wyjście. Przysiadł na chwilę pod ścianą i rozejrzał się wokół. I właśnie wtedy zobaczył tuż nad sobą wielką komnatę o wysokim sklepieniu, zdobionym szczerym złotem. Przy mdłym światełku świeczki łojowej, którą trzymał w ręku, zauważył błyszczącą powierzchnię podziemnego jeziorka. Podszedł bliżej. Na wodzie pływała złota kaczka. Boże drogi, prawdę powiadali szewc Szymon. Złota kaczka pływa, piórkami szeleści. Taś Taśka czuchno, a przypłyńże tu do mnie. I nagle z kaczki czyni się przecudna dziewczyna, królewna. Włosy złote sięgające tafli jeziorka, oczy lśnią jak gwiazdy, a buzia taka śliczna, jakiej nigdy dotąd szewczyk nie widział, aż przyklęknął nasz biedak z wrażenia. Czego chcesz ode mnie, chłopczyku? Jaśnie wielmożna królewno, nic ci ja nie chcę, ino zrobię to, co ty chcesz, abym zrobił, spełnię twoje rozkazy. Odnalazłeś mnie, więc zasłużyłeś na nagrodę. Uczynię cię bogatym. Oto masz kieskę. W środku jest 100 dukatów. Przez dzień jutrzejszy musisz je wydać, ale tylko na własne potrzeby, dla siebie samego. Nic z tego złota nie możesz dać nikomu. Ani grosza, pamiętaj, tylko dla siebie. I cóż to trudnego? Będę jadł, będę pił, będę hulał. Wydam 100 dukatów, a potem? A potem skarby niezmierzone otworem stać ci będą. Kopalnie złota prawdziwe. Bogactwo niezmierzone i wszystko będzie twoje. Zgoda, piękna królewno. 100 dukatów dla siebie samego? Daj kiesę. Jedz, pij, kup sobie co tylko zechcesz. Ale pamiętaj, że musisz wydać wszystko w ciągu jednego dnia. I nie wolno ci się z nikim podzielić. Jeżeli nie spełnisz tych warunków, na zawsze pozostaniesz biedny. Księżniczka podpłynęła do brzegu jeziorka. Blask bił od niej jakiś nieziemski. Wyciągnęła niemalże przeźroczystą dłoń z sakiewką w kierunku chłopca, uśmiechając się przy tym dziwnie. Przez chwilkę strach przeszył Szewczyka. Szybko chwycił sakiewkę. Piękna panna zaśmiała się dziwnie, oddalając po tafli jeziora, po czym znikła. Szewczyk długo wędrował krętymi korytarzami, aż w końcu dotarł do okienka i wydostał się na ulicę. Warszawa właśnie budziła się do życia. Powoli otwierano sklepy i ludzie ruszali za sprawunkami.
upewnił się Szewczyk, czy to nie jest sen, aby, szczypiąc się w policzek i zaglądając do środka woreczka podarowanego przez królewnę. To nie sen. Mam sakiewkę, a w niej najprawdziwsze złote dukaty. Dzień jest jakby piękniejszy. Nareszcie jestem bogaty. Co by tu najpierw zrobić? A że była już godzina 10, jeść mu się kaducznie zachciało. Młody był i zdrowy, to i nic dziwnego, że głodny, a teraz mógł pozwolić sobie na wszystkie smakołyki, o których nigdy dotąd nie mógł nawet pomarzyć. Poszedł zatem dziarskim krokiem do pobliskiej karczmy i zamówił w niej najdroższe dania i najszlachetniejszy pitny miód. Hej tam, gospodyni, dać mi tu zaraz kiełbasy, kiszki, bułek i piwa. A już ci, już lecę, ale czy masz czym zapłacić? Mam dukaty i stać mnie na wszystkie przysmaki, jakie tu macie, na jakie mam ochotę. Wyciągnął Lutek z woreczka parę dukatów. Karczmarka, ujrzawszy je, zaczęła mu usługiwać. Je, aż mu się uszy trzęsą. Najadł się tak, że mu chyba na 3 dni wystarczy. Proszę wielmożny panie, podać coś jeszcze? A pierniki macie? A mamy, a już ci, że mamy piękne na miodzie pieczone. Na miodzie powiadacie? Pyszne zapewne. Pyszne, słodziutkie jak sam miód, a do tego chrupiące. I pewnikiem w ustach rozpływają się. A jakże, podać? Te o kształcie serca czy gwiazdki? Dajcież, pani gospodyni, po tuzinie każdego rodzaju, ale zapakowane. Już pędzę, już pakuję w najlepszy pergamin. Proszę, oto pierniczki dla jaśnie pana. Co się należy? 4 złote, panie. 4 złote dukaty? Nic więcej? 4, paniczu. I przydałoby się może z 10 groszy na piwku? Tylko tyle? Proszę zatem. Zapłacił Lutek karczmarce godziwą zapłatę i opuścił karczmę w doskonałym humorze. Wydajże tu 100 dukatów. Ha, a to gratka. Najadłem się, napiłem, to teraz kupię sobie piękne odzienie i buty. Udał się do krawca i ubrał się w najdroższy strój ozdobiony szlachetnymi kamieniami i złotem. Następnie poszedł do szewca i kupił skórzane trzewiki ze złotymi ostrogami. Zgłodniał po tym wszystkim, rady z dobrych zakupów skierował się ku gospodzie, gdzie bywał wieczorami z mistrzem Janem, ale dostawał do picia jedynie kufel miodu pitnego. Wiele osób próbowało mu się przypodobać, licząc na jakiś datek od tak bogatego młodzieńca. Jednak Lutek nikomu nie dał ani grosza. Po południu kupił najwspanialszego konia. Udał się z nim na wycieczkę za miasto. Odwiedził jeszcze jubilera i zamówił złoty pierścień z największym brylantem, a wieczorem udał się na przedstawienie do teatru, gdzie zasiadł w książęcej loży. W teatrze bawił się setnie, nie było go w nim nigdy, bo i skąd rzecz droga, miejsce 2 złote dukaty. Zapadł wieczór, a w sakiewce chłopca była jeszcze 0,5 dukatów. Sklepy powoli zamykano, a na jedzenie Lutek już nie mógł patrzeć. Zastanawiał się, na co jeszcze mógł wydać pieniądze i Bóg świadkiem, że nie wie, co ma z nimi zrobić. Idzie, rozmyśla, gdy tuż obok siebie usłyszał cichy głos. Szlachetny panie, wspomóż starego żebraka. Wojna zabrała mi wszystko, co miałem. 2 dzień mija, jak nic w ustach nie miałem. Starym żołnierz, paniczu. Pod Samosierrą byłem, pod Smoleńskiem, pod Moskwą, przy księciu Józefie pod Lipskiem. Poratuj mnie. Rozejrzał się Lutek i w cieniu bramy dostrzegł skuloną postać starszego mężczyzny. Łachmany, w które był odziany, z pewnością były kiedyś pięknym mundurem. Na piersiach błyszczały mu wstążki orderowe, legia honorowa i virtuti militari. Sięgnął do kieszeni i wyjął garść dukatów i dał wojennemu bohaterowi. Bóg ci zapłać, paniczu. Będziesz szczęśliwy i bogaty. Bóg zapłać.
W chwili, gdy wręczył dukaty wojakowi, tuż obok rozbłysło jasne światło i pojawiła się księżniczka zaklęta w złotą kaczkę. Nie spełniłeś moich warunków. Nie dotrzymałeś obietnicy. Nie dla siebie wydałeś dukaty. Zawsze będziesz biedny. Biednym głupcem. Po czym postać królewny rozpłynęła się w powietrzu i zniknęła. Patrzy Lutek na zadowolonego staruszka, który tak do niego rzecze. Nie dukat, paniczu, nie dukat daje szczęście, ino praca i zdrowie. Ten pieniądz wart coś, co zarobiony, a darmocha na złe idzie. Po czym żwawszym krokiem oddalił się w kierunku starego miasta. I dobrze, pieniądze nie dają szczęścia, jeśli nie można się nimi z nikim podzielić. Nie mógłbym tak żyć, bo nigdy nie byłbym naprawdę szczęśliwy. Powrócił Lutek do domu rad i wesół, położył się spać i zasnął szybko ze zmęczenia. Ocknął się rankiem. W kieszeni zostało 5 dukatów. Na siebie wydał może z 70, część dał starcowi. Nie żałował tego czynu, hojnie wspomógł potrzebującego. Ale od tego czasu wiodło mu się jak nigdy dotąd. Wyzwolił się na czeladnika, niebawem majstrem został. Ożenił się z panienką piękną i zacną. Dzieci wychował gromadkę i żył długie lata w zdrowiu, dostatku i w szczęściu. I dzięki Bogu, bo zła to musiała być boginka, kiedy za warunek stawiała siebie i tylko siebie. Nie tak myśleć i czuć trzeba, a wtedy każdej pracy Pan Bóg dopomoże. A zamek? Zamek Ostrogskich stoi nadal na warszawskiej tamce. O złotej kaczce zaś nikt więcej nie słyszał, a dziś przypomina o niej jedynie pomnik na placu przed zamkiem.